Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj bardzo się cieszę, bo mam dla Was rewelacyjną historię. Będę mówić o aktorce, którą zna na pewno każdy, kto interesuje się choć trochę dwudziestowiecznym polskim kinem lub też życiem warszawki lat 50., 60. czy 70. Była to niesamowicie utalentowana aktorka Kalina Jędrusik i na dodatek wiele osób mówiło, że była też niesamowitą seksbombą, a swoim seksapilem emanowała bez nachalności, ale też nie brakowało głosów, że swoją karierę zrobiła dzięki wpływowemu mężowi, mimo że talent tutaj był niezaprzeczalny. I chociaż już dzisiaj często mówi się, że właśnie to, że ktoś trochę szokuje, że właśnie nie boi się tego swojego seksapilu. Często też mówi się, że po prostu biustem, czy kolokwialnie cyckami, można zrobić dużą karierę. Wbrew pozorom w tamtych czasach nie było inaczej, chociaż jeżeli chodzi o Kalinę, o której jeszcze raz powiem, że nie można jej odmówić talentu, to niestety wiele ról właśnie z tego powodu jej przepadło. No ale cóż, zabieramy się w takim razie za niesamowitą historię. Jeszcze Wam zdradzę, że aktorka w tamtych latach, co jeszcze przecież było bardzo kontrowersyjne, myślę, że do dzisiaj zresztą jest, żyła w otwartym związku. No i mamy tutaj też dużo perypetii rodzinnych, także naprawdę będzie ciekawie. Nie przeciągam, zaczynam. Kalina Jędrusik urodziła się w Gnaszynie koło Częstochowy w lutym 1930 roku. I tutaj mamy historie, które do dzisiaj nam się w showbiznesie zdarzają. Otóż Kalina próbowała odjąć sobie rok, dlatego wiele źródeł podaje również, że urodziła się w 1931 roku. Później z kolei tego było jej za mało i próbowała udowodnić, że jest z 1932 roku. Nawet próbowała wyrobić sobie nowe dokumenty, jednak to wszystko się nie udało z powodu tego, że było niestety zbyt wiele osób, które były w stanie potwierdzić, ile lat ma aktorka i w którym roku się urodziła. Kalina pochodziła z tak zwanego dobrego domu. Jej ojciec Henryk był profesorem, zwolennikiem nowych metod kształcenia oraz piłsudczykiem. Prywatnie natomiast w ogóle nie stronił od kobiet, no i skutkowało to tym, że był trzykrotnie żonaty. Mama Kaliny, Anna, była jego drugą żoną, no i mamą Kaliny oraz jej siostry Zofii. Chociaż trzeba przyznać, że mimo że właśnie można powiedzieć o Kalinie, że była z dobrego domu, wiele osób podkreśla fakt, że totalnie nie opowiadała ona o swojej rodzinie ani właśnie o tym, co działo się w jej domu, o dzieciństwie, o młodości. Czasem padały nawet opinie, że można by odnieść wrażenie, że Kalina jest sierotą. Z Częstochowy, gdzie Kalina bardzo dobrze zdała maturę, przeniosła się do Krakowa, gdzie studiowała na Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej, dzisiejszej Wyższej Szkole Teatralnej. Na jej roku było wiele talentów, m.in. Zbigniew Cybulski czy też Bogumił Kobiela. Po dyplomie Lidia Zamkow, wykładowczyni z tej uczelni, zabrała najbardziej zdolnych studentów do Teatru Wybrzeże, gdzie właśnie objęła stanowisko dyrektora artystycznej. Ta wyprawa zaważyła na całym życiu Kaliny. Nie tylko dlatego, że zaczęła pracę w swoim zawodzie, ale również dlatego, że poznała tam mężczyznę swojego życia, przyszłego męża, a także człowieka, który stworzył ją artystycznie i wiele osób później mówiło, że jest ojcem jej sukcesu. Chodzi oczywiście o Stanisława Dygata, ale zanim o nim, chcę Wam troszeczkę ploteczek sprzedać, bo oczywiście udało się też ich trochę przechować do czasów dzisiejszych. Wiele mówiło się o tym, że Kazimierz Kutz to był niezły plotkarz. Był zawsze zorientowany w tym, co się dzieje, miał najnowsze newsy, no i oczywiście chętnie się nimi dzielił. I w przypadku Kaliny często ponoć mawiał, że była ostatnią orędowniczką tradycyjnych, staroświeckich zasad. Otóż mówiło się o tym, że mimo że Kalina już sama w sobie była bardzo seksowną kobietą, mimo że później oczywiście nauczyła się to bardzo dobrze podkreślać, nie ulegała wpływom mężczyzn i swoją cnotę postanowiła zachować dla męża. Jak sami widzicie, bardzo to było ważne, często jak Wam właśnie opowiadam o tych gwiazdach, no oczywiście tylko o kobietach, bo u facetów to kto by się tym przejmował, nie? To jednak często jest podkreślane właśnie to, czy aktorka była rozwiązła, czy nie była rozwiązła. Jeśli chodzi o Stanisława Dygata i Kalinę, to ich historia jest właściwie jak z love story.
Można tutaj powiedzieć o tym przysłowiowym gromie z nieba, o strzale Amora, czy jak tam zwał, o tej miłości od pierwszego wejrzenia. Ponieważ Stanisław Dygat pierwszy raz zobaczył swoją przyszłą żonę, kiedy spacerował ze swoją obecną żoną, Władysławą Dziunią Nawrocką i 4-letnią córką Magdą. Ponoć Kalina zrobiła na nim aż takie wrażenie, że przez jakiś czas szedł tyłem, żeby móc się jej lepiej przyjrzeć. Później zobaczył ją również w Teatrze Wybrzeże w roli Kamili w spektaklu Nie igra się z miłością. No i tutaj właśnie ten tytuł jest dość proroczy, ponieważ ten związek, można powiedzieć, że był niebezpieczny. Przede wszystkim rozwijał się, kiedy Stanisław był żonaty. Poza tym też była to miłość, którą można nazwać przemożną, taką, od której oni nie mogli się opędzić. A w dodatku część osób pewnie powie, że była to też miłość w jakiś sposób niszczycielska. Tę parę dzieliła 17-letnia różnica wieku, ale wydawać by się mogło, że w ogóle im to nie przeszkadzało. Stanisławowi oczywiście podobała się młoda dziewczyna, a Kalinie Stanisław niesamowicie imponował. Przecież nawet przygotowując się do swoich egzaminów do szkoły teatralnej, przygotowała właśnie Jezioro Bodeńskie, jego autorstwa. W dodatku Dygat był niesamowicie elegancki, zawsze świetnie ubrany, nie szczędził też pieniędzy na wodę kolońską, no i jego wizerunek był nieskazitelny. Myślę, że dla młodej artystki, takiej osoby, która właśnie napawała się, chłonęła jak gąbka całe to artystyczne środowisko, taka ikona była po prostu kimś, w kim właściwie ona była zakochana jeszcze zanim go poznała. To takie metafizyczne uczucie, a kiedy się okazało, że on interesuje się również nią, myślę, że tutaj po prostu nie było odwrotu. Oczywiście ta sielanka nie mogła trwać zbyt długo z powodu stanu cywilnego Dygata. Jego żona Władysława Nawrocka, kiedy tylko dowiedziała się, że jej mąż ma romans z młodą aktorką, zażądała rozwodu. Co robi facet w takiej sytuacji? Faceci to przecież twarde sztuki i zawsze są, nie? No więc zwiewa. No i Stanisław zwiał za granicę, a kiedy postanowił wziąć się w garść i wrócić, okazało się, że sprawa rozwodowa jest już w toku. Słowo stało się ciałem w 1955 roku, a już niedługo potem Stanisław wziął ślub z Kaliną. I tutaj bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ często się mówi, że młode małżeństwo ma problem na przykład, bo musi mieszkać z teściami, z teściową i że najlepiej miłość jednak tak naprawdę rozwija się, jeśli para ma okazję pobyć często sama, ułożyć sobie to życie tak po swojemu, bez gadania za plecami, wpływów właśnie teściowych, rodziny i tak dalej. No a co jeżeli za plecami, a właściwie za ścianą jest była żona, teściowa i córka, a ty wprowadzasz się z nową żoną do mieszkania? Brzmi niemożliwie? No jeszcze wam nieraz udowodnię, że jeżeli chodzi o ten związek, to chyba nie ma rzeczy niemożliwych. Nowożeńcy wprowadzili się do dwupokojowego, 40-metrowego mieszkania. Nie trzeba być super detektywem, ani nawet wróżką, żeby przewidzieć, jak ta sytuacja mogła wpłynąć na psychikę wszystkich, którzy tam mieszkali. Wszystkich poza Kaliną, mam wrażenie. No bo sytuacja nie była zbyt wesoła nie tylko z powodów mieszkaniowych, ale i finansowych, bo choć Stanisław nie szczędził pieniędzy na czerwone róże dla swojej nowej żony oraz na wodę kolońską, no i oczywiście to, żeby wyglądać nieskazitelnie, często że zaczynało jej brakować na podstawowe produkty i na życie po prostu. Jędrusik zaś nie czuła się totalnie w obowiązku, żeby jakkolwiek dokładać się do życia. Zarobione przez siebie pieniądze sobie chomikowała. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że była żona Stanisława postanowiła pójść sprzedać butelki po mleku, żeby mieć pieniądze na chleb. Magda, córka Stanisława, o której jeszcze często wam będę opowiadać w tej historii, pamięta taką scenę i przytoczyła ją później w swojej książce, że właśnie ten dramat taki, który się odbywał, czyli nie mamy czego jeść, musimy sprzedawać to, co jest w domu po to, żeby mieć na chleb i wydawać by się mogło, że w tej sytuacji wszyscy powinni grać do jednej bramki i sobie pomagać,
No pech chciał, jest to taka scena jak właściwie z filmu, że Kalinie wtedy wypadła torebka, z której wysypał się plik banknotów. To zasiało ziarno nieufności i tak naprawdę myślę, że kiełkowała już tutaj taka nienawiść między tymi osobami. No sami sobie możecie powiedzieć, trudno jest lubić kobietę, która kradnie twojej mamie męża, tobie ojca, no bo trochę tak było. A dodatkowo w momencie, kiedy wszyscy ledwo sobie radzą i wiążą koniec z końcem, ona nie czuje się w obowiązku, żeby jakkolwiek pomagać. Na szczęście Dygatowi w końcu udaje się wraz z nową żoną przeprowadzić się do innego mieszkania, co jest szansą na to, żeby trochę uzdrowić relacje między córką a nową macochą. Nowe mieszkanie było w Warszawie i oczywiście dla aktorki był to strzał w dziesiątkę, ponieważ Kalina zaczynała coraz więcej grać. Najwięcej grywała na stołecznych scenach teatralnych, jednak duża część widzów również znała ją z teatru telewizji, który przyniósł jej niemałą popularność. No i oczywiście jej aparycja sprawiała, że nie można było przejść koło niej obojętnie. Jej piękne włosy i delikatna uroda zwracały uwagę. No i właśnie ten niewymuszony seksapil również. Jednak wiele osób mówiło, że Stanisław Dygat wpłynął tutaj na swoją żonę bardzo mocno. Mówiło się o tym, że chciał ją wykreować na pierwszą seksbombę PRL-u. Działo się tak, ponieważ Stanisław był wcześniej w Stanach i ponoć totalnie został oczarowany Marilyn Monroe. Miał mieć nawet jej wielki plakat w swoim mieszkaniu. Dlatego też postanowił swoją żonę stworzyć od nowa i właśnie na modłę Marilyn Monroe kazał jej się zachowywać, ubierać, no i ten seksapil miał wysuwać się na prowadzenie w jej wizerunku. Wiele osób zastanawiało się, czy aktorce to odpowiadało, czy też po prostu trochę bezmyślnie dała kierować swoją karierą swojemu mężowi, no ale myślę, że Kalina po prostu tutaj była trochę bezkrytyczna, jeżeli chodzi o swojego męża, z tego powodu, o którym mówiłam wam wcześniej. Kochała go jeszcze zanim go poznała, a później tak naprawdę wszystko, co robił, uznawała za najlepsze wyjście z sytuacji. Jedno jest pewne, raz przyklejona łatka jest trudna do zdjęcia. I często ten seksapil pozbawiał Kalinę bardzo ważnych i takich ról, które mogły na przykład być wielkim progresem w jej karierze. A jak to już Polacy mają w zwyczaju, odniesienie do zachodniej gwiazdy musi być, więc Kalina Jędrusik nie tylko z powodu swojego seksapilu, ale również z powodu dość kontrowersyjnego związku ze swoim mężem została porównana już na zawsze i nazwana polską Marilyn Monroe. No a Stanisław Dygat chyba często również porównywany był do Millera, czyli męża Marilyn Monroe. Myślę, że to jedno się nie zmieniło. Mieliśmy polskich Beckhamów, mamy polskiego Brada Pitta, czyli zakościelnego. Bardzo często również porównuje się do zachodnich gwiazd, więc Kalina została polską Marilyn Monroe, no a właśnie Dygat, tak jak już wam powiedziałam, Arturem Millerem. I myślę, że gdyby zrobić z ich życia Big Brothera, to wszyscy byśmy to oglądali z zapartym tchem. No bo tutaj z jednej strony taka artystyczna para, kontrowersyjna, to jest sytuacje mieszkaniowe, a z drugiej strony po prostu ciągła impreza u nich trwała. Wiele osób mówiło, że ich mieszkanie w Warszawie to była właściwie taka miejscówka, gdzie każdy mógł przyjść o dowolnej porze dnia i nocy i zawsze coś tam się działo albo ktoś u nich był. Kalina zresztą dała się poznać jako super gospodyni. Nigdy nie brakowało u niej alkoholu, no i dobrej szamy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ponoć słynny już był wielki gar bigosu, który nieprzerwanie stał w jej kuchni i każdy zawsze, kto tam przyszedł, został czymś poczęstowany. I w tym momencie kończy się pierwsza część opowieści o historii tej aktorki, ale zapraszam was serdecznie już na kolejny odcinek na moim kanale, w którym zobaczycie drugą część jej losów. Opowiem wam o tym, dlaczego jej związek z Dygatem był aż tak kontrowersyjny oraz dlaczego Kalina za żadne skarby nie mogła dogadać się ze swoją pasierbicą. Do zobaczenia już za kilka dni w drugiej części. Buziaki, pa pa!